Papież zostaje przywitany brawami, oklaskami. Wyszedł właśnie na dziedziniec przed tym zamkiem Belweder i przez zgromadzonych tam oficjalnych, jak i wierzących, jak i wszystkich różnych zostaje bardzo serdecznie oklaskami przywitany. Tutaj z kolei pracownicy Urzędu Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec są przedstawiani ojcu świętemu. Co ciekawe, poprzednik Christiana Wulfa, Horst Köhler, to był prezydent, który urodził się w Besarabii, mieszkał w Polsce i on przez taką swoją historię troszeczkę neutralizował te bardzo ekstremistyczne wystąpienia pani Steinbach, która tak mówiła o wypędzeniu krzywdzie Niemców, chociaż sama również, żeby zamieszkać w domu, w tym musiała wypędzić Polskę, a potem stamtąd. Poprzednik Krystiana Wulfa miał właśnie taką historię, przygotował samą, aczkolwiek z uwagi na pewien konflikt interesów, zdaje się, jak pamiętam, w jednym z przedsięwzięć biznesowych musiał zrezygnować z tego. Słyszymy te brawa, cały czas papież jest oklaskiwany. Przywitanie tutaj z przedstawicielami władz kościelnych, z biskupami niemieckimi, z kardynałami. Bowiem na początku tego oficjalnego powitania to najpierw prezydent przedstawiał Ojcu Świętemu swoich pracowników, można powiedzieć, swojej kancelarii. Tym razem Ojciec Święty przedstawia członków Warszawy Papieskiego. No właśnie. Czyli tutaj razem to przedstawia. Jak zawsze widzieliśmy, Ojcu Świętemu towarzyszy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz kardynał Karcizio.